chodzi o to, żeby mieszkańcy Ursynowa zaczęli zdawać sobie sprawę z tych wszystkich ursynowskich nierówności, bo takowe też są na Ursynowie. I to nie tylko nierówności w rozumieniu barier architektonicznych, czy nierówność terenu na przykład dla niepełnosprawnych, ale też nierówności takie zupełnie mentalne. Wszyscy jesteśmy równi, ale każdy z nas różni się od innego. Jeden ma się okulary, inny ma brodę, ktoś jest niepełnosprawny, ktoś woli kochać mężczyznę niż kobietę. I tydzień równości ma skłonić do refleksji nad tolerancją, właśnie nad równością. To jest cykl debat poświęcony właśnie tej problematyce. To będą debaty o ubóstwie, o biedzie, o równouprawnieniu mężczyzn i kobiet. To będą warsztaty antydyskryminacyjne we wszystkich ursynowskich liceach. A symbolicznie tydzień równości rozpoczynamy od wciągnięcia tęczowej flagi przed jedynym publicznym urzędem w Polsce, gdzie to właśnie ma miejsce, przed urzędem właśnie na Ursynowie. I jako burmistrz tej dzielnicy tą tęczową flagę wciągnę i sprawia mi to dużą frajdę, bo wiem, że czynię dobrze, wiem, że krzewię tą tolerancję i uważam, że takie postawy powodują, że jesteśmy społeczeństwem bardziej otwartym, lepszym, bardziej europejskim. Szanowni Państwo, witam po raz drugi na Ursynowie, na najbardziej tolerancyjnej ziemi w Warszawie. Inaugurujemy właśnie drugą edycję Tygodnia Równości, cyklu debat o równości, o tolerancji, o otwartości. Debat otwartych dla wszystkich, dla mniejszości i dla większości. Warszawa może być i ma być miastem tolerancyjnym. Nie może być tak, że prezydent Warszawy wstydzi się objąć patronat nad Paradą Równości. Jest to skandal. Nie może być takich sytuacji. Takie coś miało miejsce zarówno za kadencji Lecha Kaczyńskiego świętej pamięci, którego tu wystawę gościliśmy przed tolerancyjnym ratuszem, Warto być Polakiem, równo miesiąc temu. A obecna Hanna Gronkiewicz-Waltz, która miała być tak odmienna od Lecha Kaczyńskiego, jakże jest podobna, jakże jest taka sama, jakże jest zaściankowa w tej swojej polityce. Tamten miał poglądy ugruntowane, nie wstydził się ich. Ta udaje, mówi, że jest otwarta europejska. Nie, jest jeszcze gorsza, ponieważ udaje otwartą i europejską, a tak naprawdę jest jeszcze bardziej zaściankowa. Chciałbym, żeby ta flaga tolerancji, nie flaga mniejszości seksualnych, nie flaga spółdzielczości, flaga tolerancji wisiała przed każdym warszawskim ratuszem dzielnicowym, żeby wisiała na placu bankowym, żeby wisiała na budynku kancelarii premiera i prezydenta, tak jak ma to miejsce w cywilizowanych krajach, tak jak ma to miejsce na przykład w konserwatywnej, wydawać by się mogło, Szwajcarii, w Zurichu, gdzie podczas Parady Równości tęczowa flaga wisi na różnych masztach w tym mieście, obok flagi miasta Zurich, obok flagi kantonu. Ci, którzy się tutaj pojawili, są godni naśladowania. Jest to poseł ziemi ursynowskiej, bo tak ja go nazywam, Artur Dębski, witamy. Panie pośle, razem z kolegami z klubu Ruchu Palikota, Armand Ryfiński, Tomasz Machowski, poseł Kwiatkowski, witamy. Miał być dzisiaj z nami poseł Janusz Palikot. Ale są różne sprawy, ważne i ważniejsze. Dla nas ta jest najważniejsza. Poseł Palikot uznał, że ważniejsze jest ratowanie Ukrainy. Ważniejsza jest walka o linię Tymoszenko. I mógł mieć rację. On jest posłem krajowym, jest tutaj działaczami lokalnymi, ale cieszę się, że tak godna reprezentacja jego klubu tutaj się stawiła. Cieszę się, że są przedstawiciele Rady Miasta w osobie Krystiana Legierskiego. Krystian, chodź do nas! Krystian, ty jesteś i bez tej flagi symbolem tolerancji i równości. Jesteś jednym wielkim symbolem. I zaczyna Krystian Legierski. Brawo! Brawo! Tęczowa flaga to jest symbol niegdyś spółdzielczości, w latach 60. homoseksualistów, a obecnie jest to wielka tęczowa flaga tolerancji. Uważam, że urząd ma być neutralny, czyli ja nie komentuję tego, ja nie mówię, czy to jest dobrze być w mniejszości, czy źle. Ja namawiam do tego, że pamiętajmy o mniejszościach, pamiętajmy, że oni są tacy sami jak my wszyscy. Tak naprawdę każdy z nas jest w jakiejś mniejszości. Szanowni Państwo, to jest sztafeta tolerancji. Sztafeta tolerancji się właśnie odbywa w tym miejscu. Tak jest. Pan poseł. Poseł Makowski z Ełku. Ełk jest też tolerancyjny. Nie wszyscy w Ełku jeszcze to wiedzą, ale się dowiedzą. Tak jest, dowiedzą, że się dowiedzą. Gdzie są Domalacki Piotr? Poseł Marcinkiewicz. Posłanka, przenieś. Tęczowa flaga tolerancji została wzniesiona. Ursynów po raz kolejny pokazał, że jest najbardziej wolnym, otwartym i tolerancyjnym miastem w Warszawie. Miastem w Polsce, tak. My się czujemy jak miasto. Herb Ursynowa to otwarta brama. Brama, symbol miasta i naszych ambicji. Dziękuję wszystkim. Zapraszam na otwarcie wystawy do ratusza. Wystawę o ursynowskich nierównościach. To jest coś niesłychanego. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie burmistrz nie jest utożsamiany z polityką.